Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Na samym początku tego materiału chciałbym Wam podziękować za te pozytywne wiadomości, które do mnie piszecie. A piszecie je z tego względu, że wiecie, że zostało już 46 dni do brytyjskich finałów w federacji PCA, o czym ja poinformowałem na swoim fanpage'u. I dziękuję Wam za te takie wiadomości, które mnie bardzo pokrzepiają, za wiadomości takie, które mnie dopingują. I piszecie bardzo często: Patryk, wygrasz. Patryk, jak wygląda aktualnie Twoja forma? No widzicie, że teraz tak przytnę troszeczkę, że jestem bardzo ładnie już docięty. I co Wam powiem szczerze, że plan, idzie wszystko zgodnie z planem. No. Tkanka tłuszczowa jest już bardzo nisko, ale to był mój plan, żeby już wcześniej zrobić dosyć dobrą formę przed zawodami, tak powiedzmy 4-5 tygodni przed zawodami już zrobić taką formę, powiedzmy kosa, a później tylko jeszcze tą formę delikatnie poprawić, odwodnić się i wyjść na scenę. Ale jak to zawsze mówię, nie dajmy się zwariować i nie będę tutaj, wiecie, walczył o życie na scenie i doprowadzał swój organizm do ruiny, bo tego nie mam zamiaru robić. Mam tylko jeden cel, żeby zrobić formę najlepszą, jaką potrafię. Oczywiście w tej granicy rozsądku wyjść na scenę i postarać się dla Was wygrać. Dla Was, dla mojej żony, dla mojej córki, żeby zrobić po prostu robotę. No tak, tak to wygląda, że ćwiczy się po to. Niektórzy ćwiczą tylko dla siebie i to też jest bardzo dobre, a ja ćwiczę aktualnie, bo wcześniej nie ćwiczyłem po to, ale aktualnie ćwiczę po to, żeby wygrać brytyjskie finały, do których się zakwalifikowałem, jak dobrze wiecie. Ale tak, tutaj idziemy do tematu. Bardzo wiele osób zadaje mi pytanie przy moich przemianach, bo tutaj będziemy dyskutować o przemianie mojego podopiecznego. To jest ostatnia moja przemiana, którą wstawiłem na fanpage i wiele osób pisało do mnie: Patryk, ile czasu on to zrobił? Bardzo często są takie pytania, to nie tylko pod tą przemianą. Są pytania, ile czasu mu to zajęło. Powiem Wam szczerze, że dla mnie jest to najbardziej irytujące pytanie, jakie możesz usłyszeć, jeżeli chodzi o trenera personalnego. Jeżeli zadajesz mi takie pytanie, to jest to dla mnie troszeczkę irytujące. Ja Ci powiem, dlaczego to pytanie nie ma sensu. Z tego względu, że każdy jest inny i każdy zrobi to w innym czasie. Akurat tutaj koledze zajęło to 7 miesięcy i on tam sam odpisał ze swojego konta na fanpage'u, na Facebooku, że zajęło mu to 7 miesięcy. Ale dam Wam taki bardzo ciekawy przykład, jak to pytanie jest bez sensu. Dlaczego to pytanie dla mnie nie ma sensu? Z tego względu, że powiedzmy, że jedziecie sobie na jakieś tam wyścigi, na jakieś wyścigi rajdowe, no powiedzmy. No i Ty dostajesz samochód, Twój kolega dostaje samochód i macie się ze sobą ścigać, no. Jedziecie sobie po prostu na jakieś tam tory. I wyobraźcie sobie, że przychodzi instruktor i tłumaczy Wam, zaczyna Wam tłumaczyć, jak wchodzić w zakręty, z jaką prędkością, w którym momencie hamować. Dokładnie wszystko Wam tłumaczy, jak, ile wcześniej hamować przed zakrętem. No i Ty przez cały materiał nie słuchasz tego instruktora, a pod koniec macie możliwość zadawać pytania. I Ty zadajesz pytanie. Jaki miałeś czas? Czy to pytanie ma jakikolwiek sens? Twój kolega zadaje pytania. No a w tym zakręcie, w ten zakręt z jaką prędkością brałeś? Czy po wewnętrznej, czy po zewnętrznej? No Twój kolega zadaje bardzo dobre pytania, a Ty zadajesz pytanie, jaki miałeś czas? No czy odpowiedź na to pytanie da Ci jakiś profit, da Ci jakiś dodatek, da Ci coś po prostu do tego, że Ty wygrasz? No nie da Tobie nic. A czy pytania, które zadawał Twój kolega, czy to coś mu da? Oczywiście, że mu da, ponieważ on będzie wiedział, jak wchodzić w zakręty, z jaką prędkością, jak po prostu wygrać. No da mu to bardzo cenne wskazówki, które on będzie mógł później wykorzystać w tym wyścigu, a więc w tym pojedynku między Wami. Ale do czego tutaj dążę? Powinniście zadawać pytania, jak on to zrobił, z jakiej diety korzystał, z jakiego treningu korzystał. To są poprawne pytania. Czy on korzystał z dobrze zbilansowanej diety, opartej na produktach nieprzetworzonych? To już Wam daje pewien sygnał i to już Wam daje
pewną, można powiedzieć, taką wskazówkę, jak dokonał tej przemiany ten człowiek. Oczywiście ja tutaj byłem personalnym trenerem, ja prowadziłem tego podopiecznego, ale sami możecie już wywnioskować z tych pytań, które zadacie w komentarzach, czy na fanpage'u, czy gdzieś tam na Facebooku, możecie już mieć jakieś wskazówki, jak ten człowiek to zrobił. A więc możecie zadać pytania, na które otrzymacie odpowiedź i ta odpowiedź da już Wam pewne wskazówki, jak zrobić taką formę. A to, że Ty zapytasz, w ile czasu on to zrobił, to Tobie to kompletnie nic nie daje. Z tego względu, że już wcześniej powiedziałem, każdy jest inny i każdemu, jednemu zajmie to 3 miesiące, drugiemu zajmie to 4 miesiące, trzeciemu zajmie to 7 miesięcy, 10 miesięcy, 12 miesięcy. Każdy jest inny. Ale jeżeli zadasz pytania typu, z jakiej diety korzystał, jak miał deficyt kaloryczny, w ten sposób. I jeszcze jedna sprawa. Już jak to zrobię, to jest też bardzo dobre pytanie i powinniście zadawać to pytanie. Jak już to zrobię, to jak zaszczepić w sobie nawyki do diety, która jest oparta na produktach nieprzetworzonych i do diety, która jest dobrze zbilansowana, bo jak dobrze wiemy, produkty przetworzone bądź wysoko przetworzone są dla nas smaczniejsze. A więc tak naprawdę produkty wysoko przetworzone i produkty przetworzone są dla nas po prostu lepszym, sprawiają nam większą przyjemność w czasie konsumpcji, a więc w czasie jedzenia. I trzeba tutaj sobie zadać pytanie, jak zaszczepić sobie takie zwyczaje dobre, żeby prowadzić dietę opartą na produktach nieprzetworzonych i oparto i o jak ułożyć sobie dietę, która jest dobrze zbilansowana. Tutaj chodzi oczywiście o makro. To są pytania, które powinniście zadawać. A więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma sylwetkę taką, jak tutaj miał kolega, 99 kg, to pierwsze, co powinien się zastanowić, to nie w ile czasu kolega tutaj szedł do 72 kg i pas zmalał do 72 cm z 96 cm, ale powinien zadać pytanie, na jakiej diecie to zrobił, na jakim treningu zrobił taką sylwetkę, jaki był deficyt kaloryczny, jakie było makro w diecie. W ten sposób to powinno wszystko wyglądać. A tak naprawdę to jest na samym końcu, gdzieś tam bardzo daleko na samym końcu, pytanie, ile mu to zajęło, to można zadać gdzieś tam na samym końcu, ale na pewno nie powinno być to pierwsze pytanie. I tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, jeszcze raz się powtórzę, też można tutaj zadać pytanie, czy on utrzymuje tą formę i jak mu idzie zaszczepienie w sobie tych zdrowych nawyków, a więc zdrowego jedzenia, jedzenia produktów nieprzetworzonych, które są tak naprawdę mniej smaczne niż produkty przetworzone i wysoko przetworzone, to o tym bardzo dobrze wiemy. Tym chciałbym akcentem zakończyć ten materiał i oczywiście gratuluję swojemu podopiecznemu takiej pięknej przemiany. Jest to naprawdę wielki, wielki sukces po dziś dzień. Pisze do mnie z podziękowaniami i naprawdę i wiem, że trzyma formę cały czas, a więc tu już mogę Wam odpowiedzieć, że cały czas tą formę utrzymuje. I ja jako trener personalny jestem bardzo zadowolony. Można powiedzieć, że cieszy to bardzo mocno moje serce jako trenera personalnego. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Życzę Wam wszystkim takiej formy, takiej przemiany, takich sukcesów. Dziękuję, na razie. Cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczko. Łapa sieci. Na razie, cześć, pozdrawiam.